No, z Mariuszem znam już się więcej niż połowę życia. Jest to na pewno solidny człowiek, człowiek rzeczowy. Wiem, że tutaj nie tylko mu zależy jakby na naszym klubie. Mocno też jest zafiksowany na punkcie klubu, w którym kiedyś grał, czyli chodzi mu też o dobro RKS Wełna Rogoźno. Jakbym miał ocenić Mariusza, to mogę powiedzieć, że to jest taki solidny Wielkopolanin. Człowiek rzeczowy, człowiek pracowity, sumienny. Na pewno jak coś z Mariuszem się ustali, to to jest załatwione. Można na gościa liczyć, znam go długo, bo kiedyś i graliśmy, jeździliśmy na mecze wyjazdowe. Kocha piłkę, kocha pomagać, pracować, więc mogę tylko tutaj w samych superlatywach się na jego temat wypowiedzieć. Przygodę z Gorlicą rozpoczęliśmy w 2011 roku. Tutaj właśnie trzeba głównie zauważyć inicjatywę Mariusza Nowackiego, który ileś osób zainteresowanych przywróceniem piłki w gminie Ryczywu w Ryczywole zainteresował. Ruszyliśmy od młodych grup, zaczynaliśmy wtedy z rocznikami, to były roczniki 98, 99, praca z dziećmi. Od początku był plan długofalowy na rozwój tej piłki nożnej. Zakładaliśmy, że tych juniorów i dzieciaków, których nauczymy grać piłkę, kiedyś skupimy w drużynie seniorskiej i do tego właśnie doszło. Mariuszowi chce się też współpracować z innymi stowarzyszeniami, bo współpracujemy też na przykład z Ochotniczą Strażą Pożarną, współpracujemy też z Lipskim Klubem Sportowym. Wiem, że tam prezesi też mają jakąś płaszczyznę porozumienia. To nie jest tak, że my sobie tutaj jakby uzurpujemy tylko i wyłącznie sport w gminie Ryczywu. Potrafimy też docenić ilość lat i ilość pracy, którą wykonano w Lipie. Z Mariuszem Nowackim znamy się pewnie gdzieś z lat 20, może 20 parę. Praktycznie od lat dziecięcych mijaliśmy się gdzieś na korytarzu, no bo nie ukrywam, on jest nieco starszy rocznik ode mnie. Później mijaliśmy się na treningach w Rogoźnie, na Wełnie. Kiedy my byliśmy trampkarzami, Mariusz grał już w juniorach. O Mariuszu mogę mówić w samych superlatywach. Jest to człowiek niezwykle rzetelny, niezwykle słowny, niezwykle szczery i oddany sprawie. Na pewno wszystko, co robi, zawsze stara się doprowadzić do końca takiego, który ma bardzo wymierny efekt, tak jak tutaj widzimy w Ryczywole, gdzie w zasadzie wokół klubu zjednoczyło się tylu ludzi, że dla mnie jest to niesamowite, ilu ludzi przychodzi tutaj na mecze, jak bardzo ci ludzie są związani z tym klubem. Bo przecież pamiętajmy, że przez lata tutaj istniał klub pod nazwą Orkan Ryczywu i to on był, powiedzmy, dumą tej miejscowości. Gorlica jest takim projektem nowym i tym bardziej trzeba powiedzieć, że ten projekt po prostu wypalił. I wypalił też dzięki takim ludziom jak Mariusz Nowacki czy tutaj jak Dawid Gruchot. W ostatnim czasie sporo też rozmawialiśmy o reaktywacji piłki seniorskiej w Rogoźnie, bo gdzieś byłem też proszony o podjęcie jakichś działań w tej sprawie. No, pierwszą osobą, z którą się skontaktowałem, był oczywiście Mariusz Nowacki. Mariusz wraz z Dawidem praktycznie od samego początku bardzo, bardzo chętnie służyli swoimi radami i swoimi pomysłami. Jest to bardzo też taki delikatny temat, jeśli chodzi o grunt rogoziński, ale tu możemy być pewni, że jeśli będą jakiekolwiek możliwości, żeby tą piłkę w Rogoźnie przywrócić, to tak jak powiedział Mariusz, on służy pomocą, on chce to wspierać, tę ideę i tutaj na pewno na tym gruncie rogozińskim możemy na niego liczyć.